prosiłbym Kasię Kaszubę, żeby pomogła organizacyjnie tutaj w przekazywaniu tych nagród rzeczowych. Pan prezes będzie wręczał. Jacek Stajno. Patryk Kąski. Angelika Zakrzewska. Dawid Owsianka. Teraz przejdziemy już do tak zwanego wysokiego szczebla, a więc tych wszystkich, którzy zakwalifikowali się do eliminacji powiatowych, i po kolei zaczniemy od grupy podstawowej, a więc miejsce trzecie w szkołach podstawowych zajął Marcin Rozum. I zostaj na środku. Drugie miejsce zajął Paweł Rosiek. Będziesz lekarzem prawdopodobnie. A miejsce pierwsze Marek Adamczyk. I to jest trójka szkoły podstawowej, która to będzie reprezentowała w temat grupy drugiej gimnazjalnej, a więc trzecie miejsce w tej grupie zajął Rafał Kępa. Ale poczekać. Drugie miejsce w tej grupie Paweł Kamionka. A więc co roku jest na pudle, co roku. Kamionka co roku na pudle. A tutaj już zdobywca Oscarów, pierwsze miejsce od kilku lat, Adrian Stary. Myślę, że Bogni też my się również tym chłopimy, że mamy u siebie liceum w gminie, a więc są licealistki, które nam będą reprezentować w Bogni. A więc trzecie miejsce Agata Jędrzejek. Monika Salabura. I miejsce pierwsze Edyta Kępa, żeby tak było odpowiedzi Edyta. I to wszyscy nagrodzeni uczestnicy naszych eliminacji. Chciałem wam serdecznie pogratulować tych wyników. Są one niewątpliwie wymagało od was dużej wiedzy, dużego jakby wysiłku, żeby tą trudną, na pewno trudną wiedzę zdobyć. Jest ona potrzebna wam nie tylko wtedy, kiedy będziecie strażakami, czego wam najbardziej życzę, ale również i w życiu codziennym, bo więc spotykacie się z różnymi sprawami takimi, które trzeba natychmiast podejmować decyzje, żeby komuś pomóc, żeby kogoś uratować. I to jest chyba najważniejsze, że dzisiaj wielce szanowni organizatorzy, wielce szanowni koleżanki, profesorowie i kolega profesor Wiesław tu w Bytomsku w gościnnych progach przy pozwoleniu pani dyrektor, jak również z zarządu Ochotniczej Straży Pożarnej Miejscowej zrobili tak ważne spotkanie, żebyśmy, ja, Władek Zatorski, pan komendant, pozostali tu obecni, nasi rodzeństwa, nasi znajomi, nasi mieszkańcy czuli się bezpiecznie. To nie tylko urząd, ale również to są nagrody naszych sponsorów, którym też trzeba bardzo serdecznie podziękować. Dziękuję pani dyrektor szkoły podstawowej w Bytomsku. Ale obecnie chcieliśmy jeszcze podziękować opiekunom, którzy zajmowali się opieką nad
zawodnikami do eliminacji gminy ogólnopolskiego turnieju wiedzy pożarniczej. I bardzo po kolei proszę panią Wiesię Kruczyńską-Stary. Pani prezesie, bardzo proszę. Pani Agnieszka Grzybowska. Pani Agnieszka nas tamtego roku gościła. Dziękuję pani Agnieszko. Dziękuję bardzo. Pan Wiesław Wolak. I jeszcze ja muszę wręczyć Kasi. Kasiu Zyskiego, dobrego dnia. To jest główna gospodyni Gagatyckiego. To dla opiekunów. Obecnie Kasia Kaszuba proponuje, żeby szanownym członkom jury i komisji wręczyć upominki. Po kolei. Panu prezesowi to Kasiu nie dobre wolanie. To już jest Kasi. Stendem. Proszę bardzo. A więc gospodarze stanęli na wysokości zadania. No naprawdę, wytąsko. No, gratulujemy. Proszę. Kupki z napisem oryginalnym. Tak, tak. No piękne, pani Kasiu, naprawdę. Bardzo mi było miło, że mogłam gościć tak szanownych i zacnych gości w program mojej szkoły. Cieszę się, że Bytomsko właśnie ma miało możliwość po raz pierwszy, bo warunki się nam trochę poprawiły, więc widzicie, no może nie mamy takich dużych sal, jak to są w pozostałych szkołach, ale nigdy w ciaśniejszych warunkach i nawet w tej starej szkole, w tej części. Ten konkurs myślę, że wypadł bardzo ładnie. Dziękuję bardzo serdecznie organizatorom, czyli panu Zbigniewowi Doszkiewiczowi. Dziękuję. Widzicie, brawo, bo to dzięki właśnie tym sponsorom również macie te piękne nagrody. Panu Leopoldowi Grabowskiemu, który zaszczycił nas właśnie tutaj tą obecnością i wręczył wam te nagrody. Dziękuję bardzo serdecznie pani Wasi Łękawa, bo ona była koordynatorem tego konkursu z ramienia Urzędu Straży Pożarnej, przepraszam, bo Urzędu Gminy. Dziękuję szanownemu jury, czyli panu Tadeuszowi Olszewskiemu, panu Januszowi Stajdo, panu Władysławowi Zatorskiemu, który przyjechał tu z tym pięknym pojazdem. Mieliście możliwość oglądnięcia samochodu bojowego, jak również tej drużynie, która przyjechała, czyli tym trzem panom strażakom, którzy pokazywali wam ten samochód. Serdecznie dziękuję również panu prezesowi, panu komendantowi OSP z Bytomska, czyli panu Janowi Kępie i Zenonowi Gąsiorkowi. Serdecznie również dziękuję opiekunom, którzy tu przybyli i cały dzień z nami spędzili, czyli pani Wiesi, pani Agnieszce, panu Wiesiowi, pani Teresie Białka, pani Lidce, bo oni właśnie też czuwali nad pracami waszymi praktycznymi w szkołach oraz nad przygotowaniem was do tego turnieju. Oczywiście liczymy na to, że będziecie godnie reprezentowali naszą gminę w eliminacjach powiatowych. Dziękujemy, żeście raczyli przyjechać do nas i myślę, że miło spędziliśmy czas. Także bardzo, bardzo serdecznie jeszcze raz dziękuję. Chciałem jeszcze powiedzieć, że kto nas sponsorował, a więc pan spółdzielczy rzemiosła, następnie pan Czesław Fonfara, firma Ford Press, następnie pan prezes Grabowski również osobiście, prywatnie sponsorował ten turniej. Brawo. Pani Marzena Janiczek, księgarnia Przegocinie, też się do tego przyczyniła. Oraz Urząd Gminy również spał, no i Zarząd Straży, no i pani Wasia Szkoła. Serdecznie dziękujemy. Ja dziękuję Bytomsku za wspaniałą gościnę, za organizację. Bytomsko w 2009-2010 rokiem zebrało wszystkie imprezy, jakie tylko w gminie się toczyły i kapitalnie wszystkie wyszły. Gratuluję. A chcę się wprosić do rozdziela w przyszłym roku. I tam rozdzielu. Myślę, że starostwo również zorganizuje ten turniej praktyczny, do którego się również włączymy. Ja też serdecznie dziękuję naszym gospodarzom, strażakom za wszystko. No i do zobaczenia za rok. Dziękuję bardzo.